Cześć, witam na moim kanale, z tej strony Simon D. Dzisiaj kolejny odcinek z podróży po Google Mapsach, bo wiecie, bo lubię i dlatego będzie coś takiego. Dlatego chcę się z wami tym podzielić. Lubię i to jest czasami ciekawe, można fajne rzeczy na ulicach gdzieś tam miast różnych dziwnych sobie zobaczyć. Natomiast gdzie chcę dzisiaj was zabrać? Ostatnio zabrałem was tam, gdzie do miejsca, o którym kiedyś gdzieś tam słyszałem, z którego ludzi spotykam dosyć często, a mianowicie byliśmy w Timorze w zasadzie. A dzisiaj wymyśliłem sobie, że zanim pojadę na wakacje, chcę sobie zwiedzić miejscowość, w której będę i czy warto tam jechać i zobaczyć, co tam ciekawego jest. A mianowicie wybieram się z Madzią, którą znacie oczywiście z filmów na moim kanale, filmy z serii o starociach w UK, czyli grzebaniu różnych z charity shopach i różnych tam bazarkach. Wybieramy się do Turcji. No, no, taka normalna destynacja. W Turcji już kiedyś byliśmy też, natomiast chcemy tym razem zobaczyć sobie po prostu, jak to tam będzie fajnie nam wyglądała ta miejscówa i wybieramy się dokładnie w region Marmaris i tutaj się wybierzemy. Oczywiście Turcję mniej więcej znacie, stolica Ankara i tak dalej, gdzie Turcja na mapie jest, wiecie, jest tu mniej więcej, tu jest Grecja, tu jest Turcja, także Bułgaria, Serbia, Bośnia, Hercegowina i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam tutaj geograficznych historii opowiadał, bo nie jestem nauczycielem geografii, chociaż jestem nauczycielem z zawodu. Ostatnio byłem w Antalii tutaj z Madzią, a teraz jedziemy do Marmarisu. Mała miejscowość, powinno być dosyć zdecydowanie ciszej, że tak powiem. No i dobra, z tego co wiem, mój hotel jest gdzieś tutaj. On się tak dziwnie nazywał jakoś. Tropical Hotel się nazywa tutaj, tak, to jest mój hotel. Zobaczymy go tylko z góry sobie, pyk. Tropical Hotel, tak, to ten z tą palmą. Tu jest bar, a tu jest prywatna plaża. Zajebiście, to mi się podoba. Tutaj będziemy się byczyć przez całe 7 nocy. Dobra, czyli zakładam, że wysiadam, wychodzę z hotelu. No i teraz chciałbym się przejść. Co ja tutaj mam? Discount Supermarket, naprzeciwko od razu jakiś sklepik. W ogóle w Turcji bardzo fajna rzecz, wam podpowiem, jak jesteście w Turcji na wakacjach, to nie kupujcie w takich turystycznych miejscach jakichś rzeczy do domu, jeżeli macie ochotę, na przykład, tak jak ja, przywiozłem sobie turecki czajnik, jest u mnie na kanale o robieniu tureckiej herbaty, więc sobie zobaczcie. Turecki czajnik taki dwupoziomowy do robienia tureckiej prawdziwej, najprawdziwszej herbaty i to po turecku. To kupcie takie coś nie na straganie u handlarza, tylko idźcie do po prostu zwykłego marketu, gdzie lokalsi kupują takie rzeczy do domu. I różnica była taka, że u handlarza taki zwykły aluminiowy czajniczek, taki jak ja kupiłem, dokładnie taki sam, kosztował chyba ze 60 euro, a w markecie kupiliśmy go chyba za euro 18, czy jakoś tak. Czyli w takiej cenie dla ludu, bo oni tam po prostu tego używają bardzo dużo i to się niszczy i tak dalej. No i dobra, wyszliśmy z hotelu. Zobaczę tylko, czy w dobrym kierunku maszeruję. Wygląda mi na to, że tak, w dobrym, bo idziemy tutaj do góry na... Idziemy na Marmaris, nie? Zobaczcie, jesteśmy tutaj na brzegu samym, czyli będzie spokój, cisza. I maszerujemy na Marmaris. Dobra. Zmniejsz to, człowieku, zmniejsz, nie rób scen. Dobra, jest chodnik jakiś, można się przedreptać tutaj. I od razu ja lubię podziwiać sklepy. No i jest, kurwa, moje przekleństwo. Jubiler. No dobra. Simon, szykuj się. W Turcji w ogóle złoto jest zajebiste, także polecam. Bardzo ładne wyroby wykonane, bardzo ładnie. Często ręczna robota, nie tylko taka zwykła maszynowa. Bardzo ładne, że tak powiem, precjoza. Można tam sobie dorwać. Dobra, idź tą ulicą, bo człowieku, bo się kurde tutaj kulasz jak smark. I co, nie ma przejścia? Jak to nie ma? Ma być przejście, ja chcę, tu chodź. Dobra, przeszliśmy kawałek. Dobra, na razie idziemy jakimiś tutaj boczkami hotelowymi sobie.
Jest duży hotel, tutaj były oczywiście sklepy z butami. Steak, pasta, jakiś Indian, czyli jakaś mieszana multikulti restauracja. Doktor. Dobrze wiedzieć, w razie W można z usług medycznych, że tak powiem, skorzystać. Czemu przerzuć się na drugą stronę, bo będziesz szedł człowieku drugą stroną. O, tak, jestem. Tak, tu jest, widzicie, Indian, Mexican, steak, pasta, pizza. Dobra, i to jest taki, widzę, ulica. Tu się można zmylić, bo często oni mają te ulice wyłożone właśnie tym takim polbrukiem, ja to mówię. No i wiecie, nie? Internet, coffee, bikini shop, proszę. Hairdresser, rainbow. Hairdresser, czy hairdresser to czyli fryzjer. Tu jest jakiś, nie wiem co to jest. Grand Market, aha, sklep jakiś, dobra. Tu oczywiście, patrzcie, kot znowu. Budki dla kotów wszędobylskie w Turcji. Bardzo, bardzo dużo tego kociarstwa lata, ale nie są szkodliwe jakoś tam. Także lepiej nie głaskać, bo to brudne, zapchlone może być, ale... ale tak. Dobra, czyli walimy tutaj spacerem sobie, tak. Nie mamy daleko, widzę, specjalnie. Tu rowery jakieś, jakieś sklepiki, dobra. Tu już są, po tej stronie jest więcej. Outlet jakiś znowu, słuchajcie, z ciuchami te sklepy, bodajże właśnie Image, tak? Ja kojarzę te sklepy z Turcji, sklepy Image i powiem wam, że są zajebiste jakościowo, ciuchy skórzane, natomiast często są też, używają jakichś tam takich lewych marek, nie? Nie wiem, czemu mi się ten Google Maps dzisiaj przycina leciutko. O, przestawiło mnie gdzieś w ogóle. No, gdzie jesteś, panie? Nie rób, kurwa, scen. Aha, dobra, dobra, chcemy. Przejdziemy tutaj tą uliczką sobie w takim układzie. Obróć się, pan. Tak. Tu jest taka uliczka jakaś boczna. Tu trzeba zapamiętać, że tutaj nic nie ma. Nie wiem, czemu tam Google Maps nie jechało dalej, ale nieważne. Dawaj tutaj. Myk. Aha, tutaj nic nie ma, to są jak gdyby zaplecza hotelowe, tył hoteli, dostawy i inne pierdoły pewnie. Więc dobra, tutaj jest odcinek, którego nie ma na Street View. Nie mam pojęcia czemu, ale nieważne. Czyli sobie wskakujemy tutaj, czyli przejść będzie na pewno można. Wskakujemy sobie tutaj. I idziemy dalej. Gdzie jesteś? Pokaż się, człowieku, no. Strzałka w tą stronę. O, ile sklepów. Ja pierdziele. Ja mimo wszystko lubię połazić z Madzią po takich różnych miejscówach, sklepikach. Natomiast mówię, te ciuchy i różne produkty często są, często w Turcji 99% to są podróbki i to bardzo, bardzo zbliżone podróbki, natomiast jakością niekoniecznie, wizualnie bardzo. Chociaż powiem wam szczerze, że mamy, na pewno gdzieś tutaj coś takiego znajdę zaraz. Mamy ręczniki z Turcji, chyba ze dwa komplety. O, nawet taki sam, kurde. Patrzcie, widzicie takie coś? I takie ręczniki nie jesteśmy w stanie dwóch kompletów ręczników styrać przez ostatnie 7 lat, jeżdżąc na wakacje. Gdzie wiadomo, są na leżakach rozwlekane i tak dalej, są mymlane, gniecione, prane wiecznie i tak dalej. 7 lat i one się cały czas trzymają. Proszę, Blueport, czyli jakieś centrum handlowe w Marmaris. I tutaj ceny powinny być w miarę cywilizowane, bo muszą się tego po prostu trzymać w takich większych sklepach. Małe, prywatne biznesy mogą robić dokładnie to, co chcą. Bardzo mi się to podoba. McDonald's oczywiście, turecki. Nie omieszkam go zahaczyć i stestować dla was tureckiego McDonalda, bo nigdy w tureckim McDonaldzie nie byłem. Jest też tureckie KFC tutaj i Burger King. No tyle to nie zeżrę, ale McDonalda myślę, że zahaczymy. Tutaj będzie Simon wpieprzał i zrobi dla was reckę tureckiego McDonalda, bo czemu by nie? Dobra, idziemy dalej. I cały czas mamy to, co lubimy, czyli idzie się pasażem, gdzie jest pełno różnych fajnych sklepów. Fajnych lub mniej fajnych, ale sklepów. Kawiarnie, rewelacja, jedziemy z koleżanką, będzie można sobie usiąść. Będzie można sobie puścić chmurkę.
Zajebiście, bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest maj 2022, ceny. Zobaczcie, no po 5 funtów coś tutaj. Oni tutaj ceny podają często w funtach, albo zależy jacy turyści skąd przyjeżdżają. Oni wiedzą, dokładnie rozpoznają. Polaków też rozpoznają bardzo bezbłędnie, że tak powiem. I można, że tak powiem, śmiało. Tu wam chciałem coś pokazać. Nie, nie, nie to. Tu jest coś. Dobra, zbliżę to tak. Będzie widać. Turkish Delight. Nie wiem, czy wy to znacie, czy to jedliście. Turkish Delight, takie tradycyjne słodkości. Tak zwane rahatuki. Na to się mówiło. Takie słodkie kurestwo wykulane w mące. Nic dobrego. Nie polecam tego przywozić, bo to idzie generalnie do śmietnika później. Nikt tego nie zeźre, bo to się nie nadaje. Także ja to już mam opracowane dobrze. Z Turcji warto sobie przywieźć czajnik i herbatę, albo tygielek i trochę kawy. Chociaż kawa po turecku to jest po prostu styl przygotowania tej kawy. Zdecydowanie inny niż to, co my myślimy. Bo ta kawa, którą my robimy, nazywamy kawą po turecku, to nie jest w ogóle to. To jest zupełnie coś z innej bajki. Bardzo ważna rzecz w Turcji jeszcze. Od razu, o, się rozwinąłem teraz, patrzcie. Jestem na fali. Flagi tureckie. Nie ważcie się, kurwa, ale naprawdę nie ważcie się znieważać tej flagi. Tam jest swego rodzaju kult i to jest niezgodne z prawem, jakakolwiek zniewaga flagi. I ostatnio słyszałem też historię o turyście, który w bardzo brzydki sposób znieważył flagę i już chyba drugi rok siedzi w tureckim więzieniu, co na pewno przyjemne nie jest, tym bardziej jeżeli współwięźniowie dowiedzieli się, w jaki sposób tą turecką flagę znieważył. Ja wam o tym nie powiem, bo to jest po prostu ohydne, co on zrobił. Nieważne z jaką flagą, jesteśmy w gościach, szanujmy. Tak jest moje... Czy to jest Pizza Hut? Nie, taki sklep z prezentami. A wyglądało z daleka jak kapelusz Pizza Hut. Ale tutaj jest sklepów. Ja pierdykam, ludzie kochani. Będzie bajlando. I cały czas ta ciężarówka jedzie przed nami, nie? Kurwa, ze śmieciami. No nie. Dobrze, no. Niech jedzie. Dobra. Wiecie co? Jesteśmy w tym Marmarisie. Przeszliśmy tą uliczkę, którą chciałem generalnie. Dzisiaj, co tutaj jeszcze w Marmaris? Zupełnie inną miejscówę się wbiliśmy w Marmarisie. Samochód z 6 kołami. Tak go zmontowało Google. Zajebiście. Taram! Dobre. No, no co tutaj mamy? Jakieś sklepiki, coś tego. Wszędzie są sklepy, markety. I w takich marketach właśnie polecam kupować. Kupować właśnie rzeczy do domu, typu tygielki do kawy i jakieś tam czajniki do parzenia tureckiej herbaty. Tak samo i herbatę. O, turecki Orlen, patrzcie. Tylko, że jest z psem. Petrol Ofisi. Ceny, o to jest listopad 2019, to dawno, dawno temu, to nieważne i nieprawda. Dobra, pojedźmy jeszcze gdzieś tutaj, podskoczmy. Tutaj Marina to nie może, na Marinie to nic nie będzie ciekawego. To jest jakaś taka ulica, też wygląda na główniejszą, ale tu już są domy, widzicie, tu już są domy, o, pan w barze. Dobra, tu są już domy, ale wszędzie są te małe markeciki. I w nich oczywiście ceny są dostosowywane do turysty. Niestety tak już jest. Fajki kosztują kilka lirów tam tureckich normalnie, a zobaczą turystę, to wołają na przykład tam 5 czy 6 euro, co jest kurwa złodziejstwem w biały dzień i tak naciągają turystów. No niestety taka mentalność handlowa turasów, natomiast warto się z nimi handlować. Powiem wam tylko jako anegdotę, że będąc na targowisku jakimś tureckim z Madzią, zaraz zobaczę gdzie to w ogóle mogło być, bo szczerze powiem, że nie pamiętam, wyskakuję z Marmarisu, tak zerknę sobie tylko na inne regiony, bo tak jak mówię, znam tutaj jeszcze Antalię, czemu mi się tutaj to włączyło. Tak, Marmaris, a my byliśmy tutaj gdzieś dalej.
No nieważne, byliśmy na jakimś wielkim markecie, jechaliśmy. Nie wiem, czy w Dalamanie nie byliśmy. Tak mi się wydaje, może być. Byliśmy na takim wielkim markecie, który właśnie jest. O, tu byliśmy w Antalii, a jechaliśmy do. Kurde, nie pamiętam. Konia może? Ispartach chyba. Nieważne, nie pamiętam, gdzie to było dokładnie. No i w każdym razie byliśmy na tym markecie i kupowaliśmy. Moja żona stwierdziła, że chce lampę. Lampę turecką, taką wiszącą z tymi takimi szkiełkowymi, ręcznie robionymi kloszami i tak dalej. No i cena zaczęła się od euro 300. Czyli od 300 euro. A za ile udało się nam kupić? No 321 udało się nam zbić i kupiliśmy lampę za euro 60. Jest różnica, co? Ale kulturalnie handlując się i bez problemu facio. Za 60 euro nam lampę sprzedał, był zadowolony, my byliśmy jeszcze bardziej zadowoleni, bo taka lampa tutaj kosztuje wiele, wiele więcej. Natomiast były niesamowite jaja na lotnisku później, żeby ją przewieźć, bo ja miałem trzy klosze, Madzia miała trzy klosze w podręcznym, uważaliśmy z tym jak z jajkiem. No i później mieliśmy jeszcze resztę żelastwa w walizkach, także było w ogóle niezłe jaja były, ale daliśmy radę, można samolotem przywieźć lampę turecką, wiszącą, dużą, na 6 kul. Także wszystko jest przed Wami. Także dobra, dzisiaj byliśmy, słuchajcie kochani, w Turcji. Ja tu nie będę Wam pieprzył więcej. Chciałem zobaczyć ten Marmaris właśnie, jak to tam wygląda. I tam parę anegdotek opowiedzieć. I przy okazji zaaklimatyzować się tak mentalnie, jak to tam może być. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.